Prezydent Rybnika przedstawił dzisiaj wyniki audytu, który został przeprowadzony w 4 wydziałach rybnickiego magistratu. Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że w żadnym z kontrolowanych wydziałów przepisy prawa nie zostały naruszone. Gorzej jest z zasadami etyki urzędniczej. Sprawę będzie badać dalej Komisja Etyki, Prokuratura i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prezydent Rybnika po doniesieniach o domniemanych działaniach korupcyjnych w Urzędzie Miasta zarządził audyt w 4 wydziałach. Audytorzy kontrolowali Wydział Promocji i Informacji, Wydział Zamówień Publicznych, Wydział Polityki Społecznej i Wydział Edukacji. Dzisiaj Piotr Kuczera przedstawił wyniki kontroli. Z punktu widzenia jakichś bardzo twardych naruszeń prawa rzeczywiście tutaj tych naruszeń jakichś wielkich nie ma. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły wyłącznie błędnej kwoty i daty. Wydaje się więc, że niemal wszystko było zgodne z literą prawa, niekoniecznie jednak z duchem prawa. Prawo pewnych rzeczy nie zakazuje, ale za to zdrowy rozsądek i poczucie etyki, już tak mówił prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Znowu ja nieprzypadkowo przeczytałem Państwu dość dokładnie zarządzenie prezydenta miasta z roku 2012, które mówi o bardzo konkretnych przypadkach i w jaki sposób urzędnik powinien się zachowywać. No mam też swój rozum i potrafię czytać. Sprawą oprócz Komisji Etyki mają się zająć prokuratura oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne, które wszczęło postępowanie z urzędu. Póki co prezydent na pytanie o zwolnienia pracowników nie odpowiada, a przynajmniej nie wprost. Jeżeli powiedziałem, że zaufanie dramatycznie topnieje, nie wyobrażam sobie, że współpracuję z ludźmi, do których nie ma zaufania. Zarówno o postępowaniu CBA, jak i prokuratury, a także o wynikach prac Komisji Etyki będziemy informować na bieżąco. Komisja Etyki ma się spotkać już w przyszłym tygodniu.